Witaj w kolejnym odcinku programu High Five. Dzisiaj premiera, proszę Państwa. Premiera, moi drodzy, Lamborghini Huracan Sterato. Niesamowite, że mogę Wam pokazać ten samochód, a przy okazji zdradzę Wam, że mają dla mnie jeszcze większą, grubszą i droższą niespodziankę, którą podobno za chwilę mi pokażą. Przypomnę, że tu jest salon Pagani również. Na początku cena. Od jakiej kwoty zaczyna się Lamborghini Huracan Sterato? Ten samochód jest warty około 2 milionów złotych. Zależy od specyfikacji, od koloru, od wnętrza, od tego co dodacie. Jego limitowość jest podobna do Lamborghini Aventadora SVJ. Tamtych jest niecały 1000 sztuk, a tych równo 1499 egzemplarzy. Dla uwiarygodnienia powiem Wam, że jest na tyle limitowane, że nawet dorobił się swoje blaszki. Teraz, gdy zapaliłem światła, w końcu ten samochód wygląda agresywnie, chociaż poszukajmy, gdzie ma też włącznik tych świateł, czyli terenowych. Żeby zapalić światła, te przednie, trzeba tutaj pociągnąć do siebie. Teraz sprawdźmy, czy na pewno się zapaliły. Powinny się zapalić mimo wyłączonego silnika. Nie, nie mamy tego. Czyli pewnie musi być samochód na włączonym silniku. Poprosiłem teraz pana, żeby pomógł mi odpalić przednie światła i chyba bez odpalenia samochodu nie zadziałają. Zobaczymy, czy coś to pomoże, ponieważ mi przez kilka minut się nie udało. Teraz pan próbuje drugie kilka minut i zobaczymy za chwilę. Chciałbym wam je pokazać bardzo mocno. Jednak odpalony. Tak musiało być. To już chyba pan idzie nagany złożyć temu facetowi, ponieważ no, jesteśmy w salonie. Jak widzicie, dookoła klienci i inne samochody, które są do kupienia. Wsiądziemy zaraz do środka, ale okazało się, że mają coś dla mnie, tak jak wcześniej wam powiedziałem. I chyba już wiem, co to jest. Idziemy zobaczyć. O mój dobry Julku. Słuchajcie, ten pokój jest moim pokojem marzeń na najbliższe pół godziny. Ja tutaj zostaję, ja tutaj dopijam tą wodę. Pagani Huayra. Przed wami, cała w karbonie. A tutaj jej odpowiednik z podpisem Horacio. Tutaj trzy kolory akurat, z białym wnętrzem. A tutaj mamy lekko z uchylonym oknem Pagani z 6-litrowym V12. To jest święty graal tego miejsca. To jest niesamowite, za każdym razem już widziałem takie auta na żywo. Widziałem też Huayrę po Warszawie na żywo. I za każdym razem robi to same wrażenie. Za każdym razem ten samochód zaskakuje tak samo. Zobaczcie, jaka to jest sztuka. Majstersztyk. Mam nadzieję, że Kamil kupi w końcu tą Huayrę, która mu się marzy od wielu lat i będziemy mieć kolejną w Polsce. Zobaczcie, ma piękne cztery tytanowe zapewne rury wydechowe. Cała w karbonie. Dosłownie każdy element. Epitetów można rzucać wiele, ale jedno jest pewne, że to odbiera mowę. To auto odbiera człowiekowi mowę. Sekwencyjna skrzynia biegów, siedmiostopniowa. Sztuka w sztuce, perfekcja w perfekcji. Każdy detal tego samochodu jest dopracowany. Każdy detal jest karbonowy. Dostałem nawet wizytówkę od właściciela, więc jeżeli wyjedziemy nią z serwisu, to może kręcimy się trochę po Dallas. Kto wie, kto wie. Może następny odcinek to będzie właśnie przejażdżka Pagani, może jakiegoś Ubera zrobimy. Kto wie, to jest tak spontaniczna podróż, że wszystko może się zdarzyć. Więc tak wygląda ten samochód z przodu, po odpaleniu wszystkich lamp. Te LEDy naprawdę dużo dają. Widzę stąd, jak mnie oślepiają, a jest, przypomnę, środek teksańskiego upałnego dnia. Naprawdę może być to bardzo ciekawe przeżycie, jeździć takim samochodem, nie wiem, w środku lasu w nocy. Zobaczmy, jak to auto wygląda w środku. Zakładam, że nie będzie się zbyt wiele różniło od zwykłego Lamborghini Huracan. Ale zobaczmy. Pierwsze, co rzuca się w oczy, no to dużo karbonu i alkantary. Ale to wszystko, w każdym samochodzie. Tutaj fajny też akcent, bo na wyłączonym panelu jest nadal taka naklejka Lamborghini. Auto jest świeżutkie i nowe. Tutaj wita nas swoim napisem Huracan Sterato, żebyście wiedzieli, że możecie jeździć po szutrze i po innych pustyniach. Żeby jednak zobaczyć, jak ten samochód jeździ, pokażę wam krótki showreel, który jest nagrany na innym kanale, w innym programie, znalazłem na YouTubie. Jak można zrobić z takiego fajnego supercaru coś terenowego?
no jak się okazuje, można. Pamiętam, jak jechałem na Ukrainę z kolegami na kilka superkarów, właśnie kilka Lambo wzięliśmy też. I gdybyśmy mieli te 4,5 cm więcej, to na pewno nie musielibyśmy bać się tych ukraińskich dróg, tak to musieliśmy uważać. Lamborghini Huracan Sterato jest 4,5 cm wyższe od tego typu modelu, czyli jego bliźniaka w zasadzie, Lamborghini Huracan Evo. Tu akurat w Roadsterze. Tym samochodem przytrzesz niejedno podwozie w Warszawie, nawet na progach zwalniających, a tym samochodem nie jest ci to straszne. I to jest świetna wiadomość. Przy okazji jeszcze do Lamborghini Technica. To jest też premiera w zasadzie i mógłbym osobny materiał poświęcić na temat tego auta, ale wolę zaczekać do tego momentu, aż będę jeździł tym samochodem, bo jeden z moich znajomych kupił to auto w Warszawie i poczekajmy na odbiór samochodu. Bardzo przypomina Lamborghini Sian z tej perspektywy. Nadal z potężnym silnikiem, piękny V10, dużo karbonu, no i ciekawa lotka, ale najciekawsze są z tyłu te rury wydechowe w kształcie heksagonalnym. Generalnie samochód genialny. Dobra, bo ja tu już za dużo Wam opowiadam. Naprawdę dużo się tu dzieje. Przejdźmy do Sterato. Bianco Monocerus. Dokładnie tak się nazywa ten kolor. Bianco Monocerus. I kolor to chyba jest jego największa wada, bo reszta to są same ciekawostki i same fajne rzeczy. Naprawdę ten kolor jest chyba najgorszym możliwym kolorem do tego typu modelu, tego typu marki. Przyznam, że nawet brzydko jest pomalowany. Zobaczcie, jakie smugi tutaj są na tym, czy nie wiem, jak to poprawnie nazwać. Tak samochód wygląda od przodu. Ma, jak widzicie, dwa mocne reflektory, które naprawdę rozświetlają w nocy ci tą offroadową trasę. Dla mnie to jest fenomen, że możemy patrzeć na taki obrazek, który teraz widzicie, czyli logo byka z Santa Gata. Oprócz tego, że jest podniesiony o kilka centymetrów, dokładnie 4,5 cm i oprócz tych świateł z przodu, widać na pierwszy rzut oka bardzo mocno te nadkola, które wyglądają, szczerze mówiąc, bardzo prosto. Uważam, że moje nadkola w ramie, tym, którego Wam kilka miesięcy temu pokazywałem, są już bardziej złożone i ładniejsze dla oka, ale tutaj najprostsze, wyglądające na plastikowe, chociaż nie wiem w sumie, co to za struktura, nadkola, poszerzenia. Żeby poczuć niejako też tą wyjątkowość samochodu, trzeba się troszeczkę obniżyć. Nie będziecie mnie teraz widzieli, ale myślę, że nie będziecie płakać też nad tym. Tutaj mamy bardzo ładnie osłoniętą dodatkowo w zasadzie linię podwozia. Ciężko właścicielowi będzie, żeby zarysować ten splitter czy osłonę właśnie, ale mimo wszystko jest. Jeżeli ktoś ma bardzo dużo pieniędzy i chce zniszczyć takie auto, to śmiało może zniszczyć. Jest to bardzo dobrze zabezpieczone, jeśli chodzi o kwestie podwozia. Ten samochód jest wyjątkowy z tego powodu, że jest po prostu terenowym superautem. To jest dla mnie niepojęte. W głowie mi się nie mieści, że zrobili z Lamborghini Huracan, w zasadzie Evo, zrobili coś tego typu, czyli Sterato, które wjedzie w teren, pojedzie po pagórkach, po pustyni, czy wielu innych fajnych drogach, fajnych trasach. Przydałoby mi się na Alasce, bo byłem miesiąc temu na Alasce. Tam mógłbym nieźle się bawić między niedźwiedziami i pumami. Jeśli mowa o terenowych właściwościach tego auta, no to przede wszystkim koła nam się rzucają w oczy. Koła, mam na myśli przede wszystkim opony i te nadkola, które pięknie komponują się z całą budą. Nadal jak patrzę na ten samochód, a naprawdę dużo czasu tu spędziłem wcześniej, jak mnie na kawę wcześniej zaprosili, to patrzyłem i parskałem. Byłem tym gościem, który widział dużo w swoim życiu, ale parskał. Po prostu mówię, nie wierzę. Nie wierzę w to, że oni to zrobili. Bo zrobili z takiego auta bardzo prostą konstrukcję. Zobaczcie, jak te nadkola wyglądają. Przyjrzyjcie się nimi z bliska. Przyjrzyjcie się tym oponom z bliska. Są specjalnie projektowane Bridgestone'y tylko i wyłącznie do tego modelu. To jest bardzo bieżnikowana opona. Konstrukcja tej opony jest bardzo zbliżona do tej, którą mam w swoim Dodge Ramie, terenowym aucie, że tak powiem. I 19-calowe felgi. To też jest bardzo ciekawe, bo z reguły widzimy 20 w Huracanie, a tutaj o rozmiar mniejsza, chociaż te bardzo, bardzo, bardzo ładne felgi. Ale to, co najbardziej przykuwa tą uwagę, to jest właśnie ten element nadkola, który zanitowany, zaśrubowany na kilka części w prostej konstrukcji bardzo ładnie dopełnia z tej perspektywy linię tego auta. Wygląda to niesamowicie, ma swoje właściwości i spełnia przede wszystkim swoje właściwości. Lusterka są bardzo, bardzo zwyczajne, a tutaj z tej perspektywy możemy zobaczyć też miejsce, w którym śmiało zamontujecie bagażnik dachowy, czy jak dobrze podziubacie sobie w tym samochodzie, to zmieści się pewnie też namiot. Dodatkowo na relingach wygrawerowana nazwa
modelu Sterato. Tak to wygląda. Bardzo skrzętnie to schowane, ale jednak widoczne. Bardzo piękny akcent, piękny akcent. Co do paliwa, no to ten silnik najlepiej lubi setkę, ale jak jesteście na pustyni i nie macie go, no to nawet na olej z frytek pojedziecie. Wyobrażacie sobie kemping, jadąc takim Huracanem Sterato i namiot dachowy? Ciężko by to było ogarnąć, ponieważ na tylnej części dachu, jak widzicie pewnie na nagraniu, wlot chłodzenia silnika. Najbardziej charakterystyczna opcja była w McLarenie, na przykład w Sennie albo w P1C. Z tego to pamiętam po prostu, ale tutaj w Huracanie wykorzystali to, w Huracanie Sterato, wykorzystali to bardzo sprytnie i no, dopełnia to całą linię samochodu, ale przede wszystkim jest funkcjonalne. To też trzeba przyznać, że samochód przede wszystkim powinien spełniać te normy funkcjonalności. I z tyłu oczywiście również 19-calowa felga. Pięknie wygląda, klasyczna, piękna felga Lamborghini. Oczywiście karbonowo-ceramiczne hamulce. Nie mamy tutaj oszklonego tyłu, jak w innych modelach Lamborghini, ale to dlatego, że samochód musi być bardziej chroniony. Dlatego też nie zobaczymy pokrywy. Chociaż można ją otworzyć, ale nie będziemy tego robić w salonie. Z tyłu klasyczna linia, dwa wydechy po obu stronach, które rozgrzewają się do czerwoności i zieją ogniem pewnie na ponad pół metra. I dyfuzor bardzo prosty, niezłożony, ale z tej perspektywy też możemy obserwować opony. Naprawdę mnie to zadziwia, że w takiej glasaucie są takie opony. Lamborghini Huracan z terenowymi oponami, no hit. Jeszcze na koniec chciałbym szybko Wam objechać ten samochód dookoła, że tak powiem. Czyli żebyście zobaczyli swobodnie, spokojnie, jak ten samochód wygląda na zakończenie materiału, bez żadnego cięcia, bez żadnego mojego komentarza, po prostu czysta Wasza ocena, czysta Wasza samoocena. Tutaj macie troszeczkę z góry ten samochód i dajcie znać w komentarzu, napiszcie mi, jak oceniacie ten egzemplarz, czy dobrze, niedobrze, podoba Wam się, nie podoba, kupilibyście, nie kupili i tak dalej, i tak dalej. Napiszcie swoją opinię o tym materiale. Czy ten samochód jest warty uwagi? Zdecydowanie. To jest auto jedno z najciekawszych w ostatnim momencie, które pojawiło się w programie High Five. Aczkolwiek był też ostatnio Ford GT. W ostatnim materiale, jeżeli przegapiliście, to obejrzyjcie. Prawdziwy, oryginalny Ford GT z 2006 roku o wartości ponad 3 miliony złotych i przebiegu około 900 mil. Tam kilka mil ja zrobiłem jeszcze, więc przebiło to 900 mil. Już na YouTubie, tydzień temu dodany, ponad tydzień temu materiał. Zobaczcie i nie przegapcie go. A tymczasem, jeśli chodzi o Lamborghini Huracana Sterato, ja będę kończył. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie znać, czy Wam się ten samochód podoba. Jestem ciekawy. Trzymajcie się, do następnego.